Paweł Chmielewski, PCH24 TV, Szczęść Boże. Witam szanowni Państwo w programie Rozmowa PCH24, a dzisiaj moim gościem pan Marcin Beściak, firor, klasyczny tłumacz św. Tomasza Zakwinu. Kłaniam się, Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry panie redaktorze. Kontynuujemy naszą serię o tezach tomistycznych, tezach św. Tomasza Zakwinu, tych tezach 24, które no, sumują, można powiedzieć, nauczanie św. Tomasza i są dla nas, katolików, może nie obowiązującym, ale jednak bardzo autorytatywnym źródłem prawd filozoficznych i prawd teologicznych. Szereg tych tez już omówiliśmy, a dzisiaj kończymy pierwszą część, części test dotyczących przede wszystkim ontologii, a więc dzisiaj taza piąta, szósta i siódma. Będzie dosyć spekulatywnie, ale proszę się nie, nie zdrażać, bo powiemy też wiele o aniołach. Teza siódma w bardzo dużej mierze właśnie tych bytów anielskich dotyka i Pan Marcin Beściak wyłoży, czym to się je, jaki jest ten fenomen aniołów, jak można je zrozumieć po prostu i w jakich naturę pojąć, na ile to jest oczywiście dla nas możliwe. Zanim przejdziemy do naszego tematu. Zachęcam do tego, żeby wspierać naszą telewizję. Przygotowujemy dla Państwa serial Władcy świata o takich możnych jak Bill Gates i Niego pokroju, którzy przebudowują naszą cywilizację. Wszystkie informacje na temat tego, jak tego wsparcia udzielać, na banerze, który wyświetla się na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Przejdźmy w takim razie do piątej tezy, tomistycznej. Poprzednio żeśmy omawiali tezę trzecią i czwartą. Odczytam tę te. tezę piątą, która wydaje się niezwykle ciekawa także dlatego, że jak pisze autor książki w Podstawy filozofii katolickiej Edward Hugon, na temat tezy piątej jest wiele, jest wiele kłamstw przeciw tej tezie modernistów. Brexona, Kartezjusza, to jeszcze premodernisty można powiedzieć, ale wielu modernistycznych filozofów głosi rzeczy całkowicie tej tezie sprzeczne, popełniając straszne błędy, stąd mniemam, że jej wyjaśnienie może pomóc też przy zwyciężaniu błędów modernistów. A brzmi ona nie tak. Teza piąta: każde stworzenie składa się z dwóch różniących się rzeczowo czynników, mianowicie z podmiotu samoistnego oraz z formy drugorzędnych i dodatkowych, czyli z przypadłości. Ta całość złożona nie dałaby się pomyśleć, gdyby się byt nie łączył z rzeczowo różną istotą. Brzmi to w sposób złożony, ale cóż. Przypadłości nie, i pewna substancja samoistna, pewien podmiot samoistny, czym to się jej i dlaczego niektórzy kłamią na ten temat, głosząc hereezję. Omawiając w ogóle zagadnienie 24 tez tomistycznych, musimy zawsze pamiętać, że one pozostają względem siebie nawzajem w ściśle określonym porządku. 24 tezy tomistyczne nie są przypadkowym, ani chaotycznym zbiorem różnych. Stwierdzeń czy prawd wyjętych z dzieł świętego Tomasza i uznanych po prostu za ważne, ich wzajemna zależność polega na tym, że pierwsza z nich, to znaczy ta, która mówi o tym, że wszystkie byty stworzone a więc wszystko poza Bogiem, składa się z aktu i możliwości jako swoich pierwszych i najważniejszych i najgłębszych zasad. Jest tą pierwszą i przewodnią tezą, najważniejszą spośród wszystkich 24 testomistycznych. Natomiast pozostałe 23 tezy są w pewnym sensie konsekwencjami prawdy wyrażonej w tej pierwszej tezie, to znaczy one wynikają z niej i w niektórych przypadkach, a z takim przypadkiem mamy akurat tutaj do czynienia, pozwalają ją lepiej zrozumieć, objaśniają ją. A także potwierdzają ją w sposób, który dla nas jest bardziej dostępny ze względu na charakter i naturę naszego poznania. I poprzednio powiedzieliśmy, że podział na istotę i istnienie czyli realną różnicę pomiędzy istotą a istnieniem we wszystkich bytach stworzonych powiedzieliśmy, że podział ten jest konsekwencją właśnie tego najbardziej fundamentalnego, Rozróżnienia w metafizyce, czyli rozróżnienia na akt i możność. A teraz z kolei, przystępując do tezy piątej, widzimy kolejne rozróżnienie, które tamto poprzednie poniekąd objaśnia, a przede wszystkim potwierdza je. Bo widzimy, że we wszystkich bytach stworzonych um, mamy do czynienia także z innym złożeniem. Mianowicie nie tylko ze złożeniem z samego istnienia oraz istoty, która to istnienie przyjmuje, ale mamy także do czynienia ze złożeniem z substancji i przypadłości. Co to jest substancja i czym jest przypadłość? Musimy najpierw wyjaśnić. Otóż te pojęcia typowo arystotelesowskie są odpowiedzią Arystotelesa na spór filozoficzny. Wywołany i prowadzony przez jego poprzedników, zwłaszcza przez Heraklita z Efezu i przez Parmenidesa z Elei oraz jego uczniów i kontynuatorów. I Heraklit uważał, że wszystkie byty, to znaczy wszystkie rzeczy, które istnieją, są w nieustannym ruchu. Wszystko się zmienia, pantarei, jak to wyrażał po grecku, nic nie jest stałe, trwałe i tak naprawdę nie poznajemy niczego. Bo rzecz, którą poznajemy w momencie, kiedy kończy się nasz proces poznania, jest już inna niż była, kiedy ten proces się zaczynał. To przeczy zdrowemu rozsądkowi. To przeczy zdrowemu rozsądkowi i prowadzi tak naprawdę do zupełnego agnostycyzmu, bo już nie tylko Bóg, ale w ogóle rzeczywistość jest niepoznawalna, a w dodatku jeszcze człowiek, to znaczy sam podmiot poznania, zmienia się razem z rzeczami, które poznaje, więc tutaj poznanie rzeczywistości jest w ogóle niemożliwe poniekąd z obu stron. No że to się od razu pytanie, co w takim razie poznajemy, bo jednak jest coś takiego, co nam się wydaje, że poznajemy, czyli jakaś ciągłość. Jak rozumiem, na to Arystoteles chciał odpowiedzieć. Tak, rzeczywiście, na to Arystoteles chciał odpowiedzieć i w odpowiedzi, której udziela, odnosi się jednocześnie do drugiej strony tego sporu, to znaczy do Parmenidesa i Eleatów. I oni z kolei podkreślali dokładnie przeciwny aspekt bytu, mianowicie jego ciągłość, stałość i niezmienność, wychodząc z takich najbardziej elementarnych zasad logicznych i mówiąc, że z definicji byt jest, a niebytu nie ma. Byt nie może się zmienić, no bo w tym ujęciu, zmienić się to znaczy stać się czymś innym niż się było, a czymś innym od bytu jest niebyt. Więc gdyby byt mógł się zmienić, to byłby niebytem i z tej logicznej aporii wynikałoby, że po prostu byt jest, a niebytu nie ma, natomiast nie ma żadnej zmiany, nie ma ruchu, nie ma przechodzenia jednego w drugie, czyli tak naprawdę zarówno powstawanie rzeczy, jak i ich ginięcie i w ogóle każda substancjalna zmiana w rzeczywistości jest czymś w rodzaju złudzenia, któremu ulegamy, ale tak naprawdę a byt jest czymś jednym, trwałym, stałym i nie ulegającym żadnym zmianom. I zarówno jedno rozwiązanie, to znaczy heraklitejskie, jak i drugie, czyli parmenidejskie albo eleackie, no, w znacznej mierze, jak pan zauważył, a sprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi. Sprzeciwia się samej bezpośredniej obserwacji, temu co widzimy. Wokół nas, bo widzimy, że jedne rzeczy powstają, inne giną. To samo dotyczy nas samych. Rzeczywistość się zmienia, ale z drugiej strony nie jest też tak, że nic nie trwa takie, jakie było, bo nawet my sami, chociaż ulegamy z wiekiem wielu różnym zmianom i przekształceniom na różnych płaszczyznach, to przecież przez całe życie pozostajemy tą samą osobą i mamy świadomość tego, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, a nie jest tak, że na przykład w dzieciństwie jesteśmy inną osobą, w wieku dorosłym inną osobą, a jeszcze na starość z kolei inną osobą, i nie ma pomiędzy nimi żadnego związku ani tożsamości realnej. Jak ten problem rozwiązał Arystoteles? Otóż Arystoteles przedstawił bardziej złożoną strukturę bytu od swoich poprzedników, to znaczy nie sprowadzał całej rzeczywistości do jednej zasady. Ani do zasady zmiany jak Heraklit, ani do zasady stałości czy trwałości jak Parmenides. Wprowadził ją do zasady, o której już mówiliśmy aktu i możliwości, ale to jest zasada ogólna. Natomiast w przypadku konkretnych bytów mówimy o substancji i przypadłościach. I substancją w rzeczy jest to, co jest trwałym podłożem zmian. To znaczy to, co trwa jednakie, mimo zmian, które dokonują się na powierzchni rzeczy. Z kolei przypadłość jest formą, która łączy się z gotową już substancją, ponieważ musimy tutaj rozróżnić dwa poziomy form. Otóż wiemy, że rzecz składa się z materii i formy, ale w swoim najgłębszym, sednie samej rzeczy, materia pierwsza łączy się z formą substancjalną, to znaczy tą, która nadaje bytowi jego gatunkowość. I formą substancjalną, na przykład dla człowieka, jest dusza ludzka, czyli dusza rozumna. Dusza rozumna, łącząc się z materią pierwszą, tworzy złożenie, którym właśnie jest człowiek. I już na tym etapie mamy połączenie materii i formy ale do tej formy substancjalnej połączonej z materią nadal mogą przełączać się kolejne formy już nie substancjalne bo one nie zmieniają substancji samej rzeczy ale czegoś do niej dodają lub zmieniają w niej jakieś właściwości które nie są konieczne i na przykład możemy powiedzieć że kiedy człowiek będąc już bytem rozumnym bo posiadając duszę rozumną kiedy człowiek będąc już bytem rozumnym zdobywa jakąś nową wiedzę, czyli uczy się czegoś, to wiedza, którą zdobywa, stanowi w nim kolejną formę, tym razem formę przypadłościową właśnie. Wiedza dla człowieka jest przypadłością, mimo że człowiek a z definicji, czyli z istoty swojej, jest bytem rozumnym. Więc Arystoteles rozwiązał problem zarówno stałości, jak i zmienności poprzez stworzenie tej właśnie dwuelementowej złożonej teorii bytu, czyli aktu i możliwości, a na głębszym poziomie można powiedzieć substancji i przypadłości, czyli można byłoby powiedzieć, że Heraklit mówił tylko o przypadłościach, a Parmenides i Eleaci tylko o substancji. W pewnym sensie można tak powiedzieć, oba te stanowiska polegały na sprowadzeniu do przesady jednego ujęcia rzeczy. To było ujęcie rzeczywiste. Oni wskazywali na faktyczne aspekty, ale nie równoważyli ich wizją elementu przeciwnego, to znaczy, z danej przypadłości robili całą substancję rzeczy, albo też substancje rozpatrywali w oderwaniu od przypadłości, której rzeczywiście przysługują. Jakie to nauka w związku z tezą tomistyczną piątą ma znaczenie dla prawd chrześcijańskich, prawd katolickich? Dla prawd chrześcijańskich um, doktryna podziału na substancje i przypadłości ma ogromne znaczenie, bo Zacznijmy od tego, że Arystoteles w kategoriach, czyli w pierwszym swoim dziele, które składa się na to, co nazywamy organonem, to znaczy zbiorem pism logicznych Arystotelesa, a wyróżnia 10 kategorii. I pierwszą z tych kategorii jest substancja, czyli to, co jest, to, o czym powiedzieliśmy, trwałe podłoże zmian. Pozostałych 9 kategorii, czyli na przykład ilość, jakość, Działanie, doznawanie, umiejscowienie, czas, stan, położenie, posiadanie, itd., są właśnie przypadłościami, to znaczy są cechami, które przysługują substancji. I jak to się ma do naszego rozumienia praw wiary chrześcijańskiej? Tu możemy powiedzieć w nawiązaniu do tego, o czym była mowa poprzednio. Że jedna z przypadłości, a mianowicie relacja, jest już wpisana w porządek świata i stanowi dodatkowe potwierdzenie tego stwierdzenia, że Bóg i świat nie są ze sobą tożsame, ponieważ zwróćmy uwagę, że Bóg stwarzając cokolwiek, mimo że jest wszechmocny, nie może stworzyć substancji, która nie miałaby żadnych przypadłości. Bo jak już powiedziałem, jedną z przypadłości jest relacja. A stosunek stworzenia do Boga Stwórcy jest relacją, bo w relacji musimy mieć po pierwsze podmiot, którym tutaj jest stworzenie, po drugie kres albo termin, którym tutaj jest Bóg Stwórca, i po trzecie podstawę relacji, czyli coś w rzeczywistości, co stanowi rację bytu czy uzasadnienie samej relacji i tą rzeczywistością i podstawą relacji. Jest tutaj sam akt stwórczy Boga. Zresztą nie tylko sam jednorazowy akt stwórczy, ale ciągłe podtrzymywanie każdego bytu stworzonego w istnieniu przez Boga Stwórcę. Więc mamy do czynienia z rzeczywistą relacją, relacją bycia stworzeniem. I jest to prawda przyjmowana przez całą szkołę tomistyczną, że Bóg nie może stworzyć substancji, która nie miałaby żadnych przypadłości, też z innych powodów. Na przykład, dlatego, że inną oprócz relacji przypadłością jest działanie. A wszystko, co istnieje, istnieje po coś, to znaczy dla jakiegoś celu. W tym świecie, w całej rzeczywistości, która jest zorientowana na Boga, nie może być innego porządku niż porządek jednego celu ostatecznego. I tym jednym ostatecznym celem całej rzeczywistości, wszystkich bytów, jest właśnie Bóg. To On jest celem. Więc zachodzi pomiędzy nim, a wszystkimi rzeczami, które dążą do tego celu, również yy, przypadłość, yy, którą jest działanie, działanie zmierzające do określonego, do określonego celu. O relacyjności mówi teza szósta, którą też wypada chyba w tym momencie odczytać. Tak, zwłaszcza, że one wiążą się ze sobą na tyle, że w zasadzie można je omawiać łącznie. Właśnie, głosi ta teza nieco następuje. prócz przypadłości bezwzględnych istnieje przypadłość względna. Względna, będąca relacją do czegoś. Choć relacja do czegoś z własnej, swojej istoty nie oznacza czegoś tkwiącego w jakimś podmiocie, to jednak ma ona częstokroć przyczynę swą w rzeczach i, co za tym idzie, posiada istność realną i różną od podmiotu i Edward Hugo wskazuje tutaj między innymi na relacje między ojcem i synem, co oczywiście odnosi nasz też do Trójcy Świętej i relacji, które istnieją w samym żywocie Boga, można rzec. Tak, to już jest sfera nieco inna. Wkraczamy tutaj w sferę ściśle teologiczną, ponieważ tajemnice Trójcy Świętej nie są czymś, co można wyprowadzić albo udowodnić w oparciu o. Same prawdy filozoficzne, to znaczy poznawane w świetle przyrodzonego umysłu. Niemniej, nawet um, takie właśnie kategorie, jak przypadłość, substancja, pozwalają nam lepiej zrozumieć uh, tę nieskończoną dosłownie rzeczywistość wewnętrznego życia Boga, ponieważ z jednej strony, oczywiście, to o tym musimy zawsze pamiętać: w odniesieniu do Boga nie możemy orzekać przypadłości. W Bogu oczywiście przypadłości nie ma. Uh, jest tak dlatego, że jak już powiedzieliśmy wcześniej, w Bogu istota i istnienie są jednym, są tożsame. To znaczy, istotą Boga, samą istotą Boga jest jego istnienie. A skoro istotą Boga jest jego istnienie, to znaczy, że ono samo w sobie, istnienie Boga, jest zupełnie czymś nieograniczonym. Skąd to wiemy? Wiemy o tym stąd, że zarówno Arystoteles, jak i święty Tomasz Zakwinu, na poziomie czysto filozoficznym jeszcze, stwierdzają wyraźnie, że istnienie jest tym, co najbardziej aktualne i najbardziej formalne w rzeczach. Maksime formale in rebus. I to jest prawda przyjmowana powszechnie przez wszystkich komentatorów filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, ponieważ istnienie jest tym najwyższym aktem który dopełnia całą doskonałość rzeczy zdolnej do istnienia. Więc, jeżeli wiemy, że istnienie, które w przypadku Boga jest tożsame z Jego istotą, jest czymś najbardziej aktualnym i formalnym, to mamy tutaj do czynienia z sytuacją trochę podobną jak w matematyce, gdybyśmy wyobrazili sobie zbiór nieskończony. Do zbioru nieskończonego nie możemy już dodać żadnych elementów, które by się wcześniej w nim nie zawierały. I tak samo jest tutaj. Jeżeli istotą Boga jest jego istnienie, no to do substancji nie można już dodać żadnych przypadłości, ponieważ wszystkie doskonałości Bóg już ma w sobie i one nie przysługują mu jako formy a przypadłościowe, tylko przysługują mu właśnie z racji na Jego Bóstwo. Na Bóstwo, które jest również Tożsame z Jego istotą, bo w Bogu wszystko jest tożsame z Jego istotą, i dlatego właśnie mówimy, że Bóg jest bytem doskonale prostym, doskonale niezłożonym. Na czym polega w takim razie błąd modernistów? Tutaj Edward Hugon wymienia przede wszystkim nazwisko Bergsona jako pewnego ojca zaprzeczania różnicy między substancją a przypadłością, i jak to w ogóle możliwe, że po Arystotelesie wraca się jeszcze do tego zawężonego spojrzenia Heraklita w filozofii modernistycznej. Właśnie, bardzo trafnie pan to zauważył, że filozofia nowożytna, i tutaj akurat szczególnie wyraża to stanowisko Henri Bergson, poniekąd. Przywróciła w nowym wydaniu i w nowej formie błąd Heraklita, skupiając się przede wszystkim na tym w rzeczywistości, co jest płynne, zmienne, a odrzucając istnienie czegoś takiego, jak substancja, rozumiana na sposób arystotelesowski czy właśnie to mistyczny. Ponieważ substancja jest tym, co trwałe i niezmienne. A jeżeli przyjmujemy za Filozofią nowożytną, że wszystko to, co postrzegamy, znajduje się w nieustannym ruchu, no to substancja byłaby tak naprawdę tylko postulatem. Przy czym faktem jest, że także w filozofii średniowiecznej i scholastycznej, yy, nasze poznanie wychodzi nie od substancji, ale od przypadłości, ponieważ jedna z takich bardzo znanych ogólnych. Zasad głosi, że Nikil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu. To znaczy, w umyśle poznającym nie ma niczego, czego wcześniej nie byłoby w zmyśle. Całe nasze poznanie wychodzi od tego, co jest nam bezpośrednio dane. A bezpośrednio dane są nam tylko jakości zmysłowe, takie jak um, obraz, czy widok, dźwięk, barwa. Gęstość, temperatura, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jakości, które postrzegamy za pomocą naszych zmysłów, a nie intelektu. I tutaj problem polega na tym, że w przypadku filozofii klasycznej, to znaczy scholastycznej, tutaj arystotelesowsko-tomistycznej, to jest punkt wyjścia naszego poznania. Poznanie na tym się nie kończy. Poznanie nie jest. Mam na myśli poznanie w sensie ścisłym, to znaczy intelektualne. Poznanie nie polega po prostu na przetwarzaniu danych zmysłowych, a takie można odnieść wrażenie w przypadku na przykład filozofii Bergsona. Otóż poznanie nie polega tylko na przetwarzaniu danych zmysłowych, ale wydobywaniu z nich czegoś, czego w nich wprost nie ma. I tym właśnie wydobywaniem zajmuje się władza poznawcza, którą jest intelekt. I dokonuje się to przez abstrakcję. To znaczy, intelekt abstrahując pojęcie rzeczy z danych zmysłowych obecnych w wyobraźni, wydobywa z nich pewną treść poznawalną, która w danych zmysłowych jest obecna wyłącznie w możności. Ale dzięki działaniu intelektu ona staje się poznawalna w akcie. I dlatego. Właśnie tę władzę nazywamy intelektem, od łacińskiego intus legit, czyli czyta wewnątrz, ponieważ nasze poznanie zmysłowe dotyczy tego, co jest powiedzmy niejako na powierzchni samych rzeczy. Natomiast wnętrze, czyli istotę rzeczy, ujmuje dopiero intelekt, ale to jest punkt dojścia w procesie poznania. I jeżeli um, odrzucimy ten ścisły związek, Pomiędzy postrzeganiem zmysłowym a poznawaniem intelektualnym, a już Kartezjusz, czyli powiedzmy taki praojciec filozofii nowożytnej, odrzucił ten związek, pisząc w rozprawie o metodzie, że jedyną rzeczą, którą wiem na pewno jest to, że w tej chwili myślę. To znaczy, dane, które rejestruję za pomocą moich zmysłów, a także. Poznawalną umysłowo treść, którą jestem w stanie z nich wyabstrahować za pomocą intelektu. Jeżeli wszystko to mogę zanegować i powiedzieć, że to nie jest pewne, i pewne są tylko moje a, wewnętrzne rozważania i myśli mojego intelektu, no to ten konieczny związek, zarówno logiczny, jak i metafizyczny, pomiędzy jednym porządkiem a drugim, zostaje rozerwany. I stąd. Filozofii nowożytnej, i stąd u Bergsona niechęć, właśnie do substancji i przypadłości rozumianych na sposób Arystotelesa i Świętego Tomasza Zakwinu, ponieważ gdyby ich nie odrzucili, to filozofia nowożytna tak naprawdę musiałaby ostatecznie dojść do tego, co było nauczane przez Arystotelesa i Świętego Tomasza czyli do filozofii realistycznej. Do filozofii, która głosi, że całe nasze poznanie, chociaż opiera się w pierwszym swoim etapie na postrzeganiach zmysłowych rzeczy, które są zmienne, są chwilowe, mogą powstawać, ginąć i tak dalej, ale ostatecznie prowadzi do poznania samej wewnętrznej treści umysłowo-poznawalnej, która dotyczy istoty rzeczy, natury rzeczy, która z definicji jest czymś trwałym i niezmiennym. Rozumiem zatem, że filozofia modernistyczna, generalnie rzecz biorąc, bazuje na radykalnym odrzuceniu rzeczywistości niepoznawalnej zmysłowo, czyli skupia się tylko i wyłącznie na przypadłościach. Ale czy jest w ogóle do pomyślenia, albo czy może jest taki kierunek jej rozwoju, który próbowałby jedno z drugim łączyć? To znaczy, wychodząc tak jak już od tej konstatacji, że jedyne, co jest pewne, to to, że myślę, rozwijałby jednak choćby jako pewien postulat, albo pewną, jako pewną możliwość, że istnieje też ten świat, który zmysłami nie jest poznawalny, czy też raczej filozofia nowożytna konsekwentnie musi iść w kierunku skrajnego i radykalnego materializmu i ateizmu. Nie chciałbym jednoznacznie odpowiadać na to pytanie, ponieważ ja nie jestem ekspertem od filozofii nowożytnej i nie znam jej na aż tak dobrym poziomie, żebym mógł tutaj cokolwiek próbować wyrokować. Natomiast owszem, istnieje coś takiego jak na przykład ontologizm francuski, czy inne formy filozofii nowożytnej, które nie odrzucają tych pojęć. Niemniej, tak jak mówię, samo to konieczne powiązanie obu tych porządków. To znaczy porządku istnienia i porządku poznania, a w ramach poznania pomiędzy poznaniem intelektualnym a postrzeganiem zmysłowym, odrzucanie tego koniecznego związku a, powoduje rozerwanie całego gomachu, który był wznoszony od czasów Arystotelesa do XIII wieku i później przez komentatorów św. Tomasza. Powoduje, że nasze poznanie wcale nie jest pewne. Powoduje, że człowiek z jego władzami poznawczymi, zarówno na poziomie zmysłowym, jak i umysłowym, staje się nie kimś, to znaczy nie podmiotem, który postrzega rzeczywistość i poznaje ją taką, jaką ona jest, ale zaczyna w pewien sposób wraz z nią współtworzyć przedmiot poznania, czyli w pewnym sensie tutaj człowiek poznaje nie tyle rzeczywistość taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ona się staje. Pod wpływem jego poznawania. Więc to już nie jest taka prawdziwie realistyczna i prawdziwie obiektywna koncepcja poznania, a od właśnie koncepcji poznania cała wartość tutaj filozofii zależy, tak naprawdę. Pytałem o to dlatego, bo jako dziennikarz, który konfrontuje się z różnymi teologicznymi pomysłami bazującymi właśnie na myśli modernistycznej popularnymi, zwłaszcza w Kościele Zachodnim, umownie rzecz biorąc, mam wrażenie, że ostatecznie rzecz biorąc, przyjęcie tych podstaw filozofii modernistycznej musi prowadzić co do niepewności, choćby względem zmartwychwstania, jako wszystkich w ogóle prawd nadprzyrodzonych i no, jest tym samym negacją samej podstawy naszej wiary. Czy to nie jest jednak pewna konsekwencja, która nawet jeżeli nie jest konieczna, a w tych założeniach kartezjańskich to jednak w praktyce swoje zupełnie dominuje i czy w związku z tym odrzucenie podziału na substancję i przypadłość nie prowokuje przynajmniej w ostateczności negowania zmartwychwstania? A, bardzo możliwe, że rzeczywiście tak jest. Nie wiem dokładnie. A... Jaki, jaka jest podstawa właściwie w przypadku myślicieli modernistycznych odrzucenia faktu zmartwychwstania? Czy chodzi tam o to, że. Pewności tego faktu. Mhm. Pewności faktów zmartwychwstania. Być może chodzi im po prostu o to, że a ich zdaniem zmartwychwstanie należy rozumieć nie na sposób fizykalny czy biologiczny, jako ponowne przywrócenie do życia martwego wcześniej organizmu, ale na sposób jakiś czy to moralny czy alegoryczny, czy jeszcze jakiś inny mający wyrazić pewną prawdę, ale nie jako fakt historyczny, tylko jako coś, co miałoby powiedzmy nie wiem, być wyrazem i echem świadomości pierwszych chrześcijan, którzy w ten sposób próbowali przekazać sobie i następcom prawdę o tym, że nauczanie Chrystusa żyje i jest aktualne pomimo że nie ma go już fizycznie wśród nas. Nie tylko to no przecież moderniści, w dużej mierze także protestanci negują, ale negują też istnienie duchów bytów duchowych, czyli aniołów w dużej mierze. I do tego przejdziemy w ramach tezy siódmej, która mówi tak, stworzenie duchowe jest w istocie swej, całkowicie pojedyncze. Jest ono jednak jeszcze w dwojaki sposób złożone, mianowicie z istoty i z istnienia oraz substancji i przypadłości. Edward. Hugo odsyła właśnie przy okazji tej tezy do aniołów, którzy są takim polem pewnego sporu dzisiaj w, w, na gruncie teologii, filozofii chrześcijańskiej, mówiąc ogólnie, no bo podczas gdy katolicy wierzą, że istnieją aniołowie i twierdzą, że można tego racjonalnie dowodzić, to protestanci raczej nie. Kto ma rację? No Zauważmy po pierwsze, że pismo święte jest pełne wzmianek o istnieniu aniołów, i to wspomina o nich, nie w jakiś sposób poboczny i przygodny, ale właśnie w opisie najważniejszych wydarzeń związanych z historią zbawienia. Czyli na przykład w opisie zwiastowania, gdzie Archanioł Gabriel pojawia się i zwiastuje Najświętszej Maryi Pannie. Protestant powie, że tak się tylko o Maryi wydawało. A naprawdę to Bóg do niej mówił, a ona, nie mogła z tego pojąć, wyobrażała to sobie na sposób anioła. Tak, ale mamy też inną wizję, mamy wizję hmm, Aniołów, którzy pojawiają się przy Chrystusie i usługują Zbawicielowi po tym, jak odstąpił szatan, który próbował go kusić. Więc przyjmując taką interpretację, to należałoby powiedzieć, że Chrystusowi też się tylko wydawało, a przecież Chrystus był Bogiem i był przez całe swoje życie, jest przez cały czas w pełni zjednoczony z Bogiem Ojcem, więc nie mogło mu się nic wydawać. Natomiast wracając do bardziej filozoficznego punktu widzenia i aspektu tego zagadnienia, zwróćmy uwagę na to, że tutaj po pierwsze teza mówi o tym, że stworzenie duchowe chodzi o stworzenie czysto duchowe, oczywiście, ponieważ wiemy, że człowiek również jest stworzeniem duchowym o tyle, o ile posiada duszę, która jest właśnie duchowa. To brzmi trochę, jakby to był. A jakby to było takie niepotrzebne określenie dusza duchowa. Niemniej rzeczywiście istniał zarówno w filozofii, jak i w teologii spór o to, czy te dwie cechy łączą się z konieczności. Nie łączą się z konieczności, bo wiemy za świętym Tomaszem, że dusza występuje na trzech różnych stanach czy stopniach doskonałości metafizycznej dusza wegetatywna. Dusza zwierzęca albo zmysłowa, i wreszcie dusza intelektualna, czyli dusza ludzka, i tylko ta ostatnia jest duchowa, w tym sensie, że już za życia jest zdolna do wykonywania działań, w których ciało nie bierze udziału, czy w ogóle materia nie bierze udziału. I co za tym idzie, śmierć ciała nie pociąga za sobą z konieczności zniszczenia takiej duszy, bo skoro już za życia mogła czynić coś, niezależnie od ciała, a w filozofii klasycznej pamiętajmy, obowiązuje ta zasada, że agere sequitur esse, czyli um, działanie stosuje się do istnienia, a sposób działania stosuje się do sposobu istnienia. No to skoro wiemy, że dusza ludzka jest zdolna do działania w sposób niezależny od ciała, no to wynika z tego, że musi być zdolna do istnienia w sposób niezależny od ciała, bo nie ma działania bez istnienia. I wiemy, że stworzenie duchowe jest w swojej istocie pojedyncze. To jest ciekawe zagadnienie, mianowicie jest pojedyncze w tym sensie, że jest niematerialne. Święty Tomasz za zasadę jednostkowienia rzeczy, to znaczy podziału natury gatunkowej na jednostki, uważał materię ilościowo oznaczoną. To jest też ciekawe określenie, materia ilościowo oznaczona i czym to się różni w ogóle od materii. Otóż, jeżeli weźmiemy na przykład człowieka, to w pojęciu człowieka oczywiście pojęcie jest czymś niematerialnym, czymś istniejącym intencjonalnie w naszym umyśle. Ale zauważmy, że w pojęciu człowieka i w ogóle w pojęciu każdej rzeczy materialnej materia już się zawiera. Ponieważ nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie człowieka, nie mówię tutaj duszy ludzkiej, ale człowieka jako bytu zupełnego, nie jesteśmy w stanie wyobrazić go sobie bez ciała, ponieważ wtedy nie byłby, um, nie byłby człowiekiem, nie spełniałby natury tego, czym człowiek jest, to znaczy rozumnego zwierzęcia. Natomiast e, ta materia jest już na pewnym stopniu abstrakcji. To znaczy materia, czyli ludzkie ciało, które wchodzi w skład pojęcia człowiek, to jest owszem, głowa, ciało, ręce, nogi, narządy wewnętrzne i tak dalej. Wszystko to, co jest potrzebne do życia i bycia człowiekiem, tak jak mięśnie czy kości, i tak dalej. Ale to nie są konkretne mięśnie i konkretne kości konkretnego człowieka, tylko ujęte w ogóle w aspekcie gatunkowym, a nie jednostkowym. Natomiast materia oznaczona ilościowo to jest właśnie materia w ujęciu jednostkowym. To jest ta konkretna porcja, można powiedzieć, materii, która łączy się z określoną formą, dając w konsekwencji złożenie, którym jest ta, a nie inna jednostka. I tak określona materia jest zasadą jednostkowienia. Ponieważ wiemy, że aniołowie są duchami czystymi i nie mają w sobie. Złożenia z materii, wynika z tego w sposób konieczny, że w każdym gatunku anielskim może być tylko jeden, jedna jednostka. Czyli mówiąc prościej, każdy, tak jak w przypadku człowieka, mamy jeden gatunek, ale wiele jednostek, które są złączone ze sobą wspólną naturą, człowieczeństwem i tworzą jeden gatunek, Ludzki, to znaczy człowieka jako gatunek, ale jednostek jest wiele, o tyle w przypadku aniołów rzecz ma się inaczej, ponieważ każdy anioł stanowi swój własny, odrębny gatunek. I w tym sensie jest czymś całkowicie pojedynczym, ponieważ nie może być zwielokrotniony w ramach gatunku. Ponieważ do tego byłoby potrzebne zwielokrotnienie w czymś, a czymś takim, co mogłoby umożliwić zwielokrotnienie formy, jest tylko materia. To przepraszam, wejdę w słowo, bo przychodzi nam myśl od razu z hymnu: Heruby i Serafinowie. Czy Heruby i Serafinowie nie są zatem gatunkami aniołów, które dzielą się potem na poszczególne jednostki? Hmm. Heruby i Serafinowie oraz inne e, znane z. E, Tekstów biblijnych i nie tylko określenia dotyczące aniołów. Um, to było zagadnienie omawiane przez e, wielu filozofów chrześcijańskich. Święty Tomasz Zakwinu, ja nie kojarzę osobiście, czy on e, pod tym względem omawia to zagadnienie. Być może tak, ja tego akurat nie znam. Natomiast, e, co do ogólnej zasady, to żaden anielski gatunek nie może się dzielić na jednostki, ponieważ do tego byłaby potrzebna właśnie materia natomiast te hierarchie anielskie one wyrażają z pewnością pewną doskonałość stopniową doskonałość poszczególnych gatunków czy rodzajów anielskich począwszy od serafinów a kończąc na aniołach archaniołach aniołach stróżach także i tak dalej natomiast to już jest zagadnienie na które filozofia nie do końca jest kompetentna, żeby odpowiadać, ponieważ o ile samo zagadnienie aniołów jako substancji oddzielonych, to znaczy oddzielonych od materii, można ujmować od strony filozoficznej, chociażby z punktu widzenia pewnej ciągłości bytu. O tyle ujmowanie ich od strony właśnie takiej, na jakiej należą do porządku nadprzyrodzonego, to już jest dziedzina ściśle teologiczna. I tutaj to jest pytanie, które należałoby tak naprawdę zadać komuś innemu, komuś, kto specjalizuje się w teologii. Natomiast wracając do tego, co powiedziałem o ujęciu filozoficznym, wiemy, że Bóg, czyli akt czysty, nie jest złożony z istoty i istnienia w tym sensie, że nie ma pomiędzy nimi realnej różnicy. I wiemy również o nas wszystkich, czyli o stworzeniach, stworzeniach materialnych, że jesteśmy złożeni z materii i formy. I co za tym idzie także z istnienia i istoty, gdzie różnica pomiędzy nimi jest różnicą realną, a nie tylko myślną, jak w przypadku Boga. Więc pomiędzy tymi dwoma skrajnościami Wypadałoby wręcz, żeby istniał jakiś stan czy stopień pośredni. I takim stopniem pośrednim, pomiędzy aktem czystym a bytami wielokrotnie, przecież złożonymi, bo złożonymi jako materia i forma, złożonymi jako akt i możność, substancja i przypadłość, musi, czy powinno jeszcze istnieć coś, co byłoby takim łącznikiem pomiędzy tymi dwoma sferami rzeczywistości. I czymś takim, są w pewnej mierze przynajmniej substancje oddzielone, jak to nazywa święty Tomasz, idąc za terminologią arystotelesowską, a substancje oddzielone to są właśnie duchy czyste, czyli to, co nazywamy aniołami. I oczywiście nie ma w nich złożenia z materii i formy, skoro są duchami czystymi, niemniej nadal różnią się one realnie od Boga, nie są pewnymi aspektami Boga. Ale odrębnymi bytami, odrębnymi, realnie istniejącymi naturami, właśnie ze względu na to, że zachodzi w nich realna różnica pomiędzy istotą a istnieniem. Skąd to wiemy, mógłby ktoś trafnie zapytać. Otóż wiemy to stąd, że z konieczności muszą one być także stworzeniami, podobnie jak my, ponieważ otrzymują swoje istnienie od Boga Stwórcy. A żeby otrzymywać istnienie od Boga Stwórcy, muszą je przyjmować, tym, czym to istnienie jest przyjmowane, jest właśnie istota. Istota natury anielskiej, która przyjmuje istnienie od Boga, ponieważ gdyby tak nie było, no to aniołowie sami dla siebie byliby dostateczną racją bytu. I Bóg w tak istniejącym, tak funkcjonującym świecie byłby w ogóle niepotrzebny, skoro jakiekolwiek stworzenie mogłoby samo dostarczyć, Uzasadnienia dla własnego istnienia. Natomiast w teologii filozofii chrześcijańskiej, tutaj najlepiej wyrażonej przez Świętego Tomasza, jedynym aktem czystym, jedyną pierwszą przyczyną jest Bóg, a wszystko inne istnieje jedynie o tyle i w tej mierze, w jakiej uczestniczy w istnieniu, przyjmując istnienie z zewnątrz, czyli od Boga Stwórcy. I Konsekwencją tego faktu jest konieczność przyjęcia właśnie realnego rozróżnienia pomiędzy istotą, która przyjmuje istnienie od Boga, a samym istnieniem, które jest doskonałością, doskonali tę naturę substancji oddzielonych i duchów czystych, ale od nich nie pochodzi. Pochodzi z zewnątrz, od pierwszej przyczyny. Mówił Pan, że. Aniołowie mogą się między sobą różnić stopiem doskonałości. A czym to się wyraża w języku filozoficznym? Mają różne przypadłości? To się wyraża odległością tych substancji od pierwszej przyczyny, ponieważ one w filozofii klasycznej, arystotelesowskiej wszystkie te substancje czyste, czy substancje oddzielone od materii one również pełnią funkcję przyczyn. I to przyczyn wpływających także na świat materialnych. Zresztą to jest bardzo popularne i rozpowszechnione w świecie starożytnym, w którym przecież tworzył Arystoteles przekonanie, że aniołowie czy duchy wpływają na losy świata chociażby poprzez sterowanie ruchem ciał niebieskich. Tak sobie to wyobrażano, że e, Sfera gwiazd ruchomych, to znaczy ciała niebieskie, których ruch na nieboskłonie obserwujemy, one poruszają się dlatego, że są wprawiane w ruch przez pewne inteligencje. Tak jak Bóg akt czysty wprawia cały świat, cały wszechświat w ruch, ponieważ sam jest pierwszym nieporuszonym poruszycielem, tak samo poszczególne sfery tego, tego świata są wprawiane w ruch przez um, duchy niższego rzędu, to znaczy przez Czyste inteligencje. Oczywiście nie w tym sensie, że one same są pierwszymi przyczynami ruchu dla jakiejś sfery albo dla jakiegoś ciała niebieskiego, ponieważ całą swoją przyczynowość zawdzięczają właśnie pierwszej przyczynie. I właśnie na tym polega zróżnicowanie czy hierarchia ich doskonałości, ponieważ mamy pierwszą przyczynę, ale ona nie musi wywoływać. Wszystkich swoich skutków w sposób bezpośredni. Ona może w tym celu posługiwać się przyczynami pośrednimi, czyli takimi, które są bliższe skutku, i w zależności od tego, jak bardzo oddalone są od pierwszego poruszyciela, to tracą stopniowo swoją doskonałość i stopniowo zbliżają się coraz bardziej do świata materialnego. I w pewnym sensie taką substancją oddzieloną. Jest także ludzka dusza. Ona nie jest oddzielona z natury, oczywiście, ponieważ dusza z natury łączy się z ciałem i to zawiera się już w jej definicji, ponieważ duszy nie da się zdefiniować inaczej niż przez odniesienie do ciała. Natomiast w stanie oddzielonym dusza istnieje po śmierci ciała i wtedy jej istnienie jest jak gdyby istnieniem substancji oddzielonej. Zresztą święty Tomasz mm, Poznawanie, jakie przysługuje duszom po śmierci ciała, ujmuje właśnie w taki sposób, jako poznawanie przez formy poznawcze, wlane bezpośrednio przez Boga, a zatem tak, jak poznają aniołowie, którzy przecież nie mają zmysłów, nie mają też rozumu w ludzkim a tego słowa znaczeniu, ponieważ nie muszą rozumować, żeby poznawać, poznają bezpośrednio. Poprzez akt pewnej intuicji intelektualnej. A czy ta arystotelesowska wizja poruszania sfer niebieskich przez aniołów jest wytłumaczalna, jest teoretycznie możliwa i wytłumaczalna na gruncie filozofii świętego Tomasza. To znaczy, jeżeli mieliby aniołowie poruszać sfery niebieskie, nie, mając, nie będąc zbytami materialnymi, jak mieliby tego dokonywać? Być może tak, jak sam Bóg wprawia w ruch. A byty materialne sam będąc niematerialny, to znaczy pociągając je ku sobie. Tak jak magnes przyciąga opiłki żelaza, tak w pewnym sensie można powiedzieć, że substancja oddzielona czy duch czysty wprawia w ruch byty materialne. To znaczy nie musi być w nich realnie obecnym i działającym podmiotem, ale może oddziaływać na nie w taki sposób. Że wprawia je w ruch, bądź też e, powoduje inne, inne działanie. Ostatnie w takim razie pytanie dotyczące aniołów. Mówił Pan o tym pewnym porządku hierarchicznym, który rzeczywiście jest dosyć piękny, akty czysty. Aniołowie i wreszcie byty wielokrotnie, czy trojako złożone ludzie. Czy aniołowie są w tym porządku konieczni? To znaczy, czy gdyby ich jednak nie było, świadectwo Pisma Świętego jest tutaj ewidentne, że istnieją, ale gdyby ich nie było, to ten porządek hierarchiczny straciłby swoją funkcjonalność, czy nie? Poniekąd tak. Nie sądzę, żeby można było tutaj mówić o konieczności absolutnej. Tego nie wiem. Natomiast e, tak jak ja to widzę, e, to jednak ten argument e, z ciągłości rzeczywistości, on nie jest tylko takim swobodnym postulatem, ponieważ doskonałość świata, która przecież jest pochodną doskonałości Boga, doskonałość stworzeń, jest odzwierciedleniem doskonałości stworzyciela. Więc, gdybyśmy sobie wyobrazili świat, w którym nie ma czystych inteligencji, nie ma substancji oddzielonych, krótko, nie ma aniołów, to w rzeczywistości byłaby pewna luka, która wskazywałaby na to, że pewnych doskonałości bożych świat nie odzwierciedla. A zatem proporcja pomiędzy stwórcą a stworzeniem byłaby w pewnej mierze zachwiana. Poprzez to właśnie, że niecała doskonałość przyczyny stwarzającej miałaby swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości stworzonej. Właśnie poprzez chociażby doskonałość poznania, albo doskonałość aktów woli, takich jak miłość. A chociażby <laughs> serafinowie w tradycji biblijnej są przedstawiani jako właśnie takie symboliczne przedstawienie miłości Bożej. Więc Mamy tutaj do czynienia z niematerialnym aktem władzy, którą jest wola. To samo można powiedzieć na temat intelektu. I z tego punktu widzenia, cały ten niewyobrażalny dla nas przecież świat anielski, no jest przynajmniej pod tym względem konieczny, że musi zachodzić proporcja pomiędzy przyczyną a skutkiem, czyli między stworzycielem a stworzeniem. I tym anielskim tematem kończymy siódmą tezę tomistyczną i zarazem tezę ontologiczną. Gdyby zechciał Pan w kilku zdaniach, bo przecież nie będziemy już teraz tego tak długo rozwijać, ale niejako podsumować ontologii Świętego Tomasza i krótko wydobyć te najważniejsze jej wątki. Za podsumowanie ontologii Świętego Tomasza niech posłuży nam przypomnienie tego, o czym powiedzieliśmy już wcześniej, to znaczy tego, że kluczem do zrozumienia struktury rzeczywistości w filozofii świętego Tomasza jest prawda wyrażona właśnie w pierwszej tezie tomistycznej to znaczy to że wszystkie byty stworzone a zatem wszystko oprócz boga składa się z aktu i możności jako swoich pierwszych i najbardziej wewnętrznych koniecznych zasad a zatem tylko bóg jest aktem czystym i wszystko to, o czym mówimy dalej, także tutaj a w przypadku substancji oddzielonych, czy w przypadku rozróżnienia na substancję i przypadłość, wszystko to jest zastosowaniem tej właśnie naczelnej tezy. Ontologia Świętego Tomasza jest właśnie ontologią aktu i możności. Jest wykorzystaniem, zastosowaniem i udoskonaleniem, a także przeniesieniem na grunt teologiczny. Tego właśnie genialnego rozwiązania arystotelesowskiego, rozwiązania problemu z jednej strony nieustannych zmian, które obserwujemy w rzeczywistości, a z drugiej strony potrzeby czegoś, co byłoby trwałą i niezmienną podstawą tej zmieniającej się rzeczywistości. I właśnie opierając się na wielkim odkryciu Arystotelesa, święty Tomasz przedstawia, w swoich tezach ontologicznych przedstawia spójny obraz rzeczywistości, który jest obrazem doskonałości, tak naprawdę, to jest obraz doskonałości bytu spływającego z samego szczytu, to znaczy z aktu czystego w dół, aż do bytów czysto materialnych, to znaczy nie tylko do człowieka, ale w ogóle do, do bytów nieożywionych, które przecież też istnieją. Nawet jeżeli to jest nieożywiony minerał czy kamień, i tak dalej, nie ma w nim życia, ale to wszystko jest czymś istniejącym. I na tyle, na ile istnieje, uczestniczy w doskonałości Boga. Oczywiście nie w taki sam sposób, bo inaczej istnieje chociażby kamień, inaczej istnieje zwierzę, jeszcze inaczej człowiek, jeszcze inaczej z całą pewnością musi istnieć inteligencja oddzielona, czy substancja czysta. Czysto duchowa, ale zachodzi pomiędzy nimi właśnie analogia, o której mówiliśmy poprzednio. To znaczy, one wszystkie odnoszą się, e, odnoszą się poprzez istnienie do pierwszej przyczyny istnienia czyli krótko do Boga. Kto chciałby więcej jeszcze dowiedzieć się na ten temat, jeżeli nie oglądał poprzednich nagrań, to niech je obejrzy, wszystkie na naszym kanale są dostępne, wszystkie siedem testów mistycznych przez pana Marcina Beściaka. Wyłożone wyjaśnione, można też znaleźć te wyjaśnienia w książce Eduarda Hugona Podstawy filozofii katolickiej, kto by wolał wersję pisemną, ale myślę, że jednak językiem mówionym, także językiem współczesnym, tak jak to pan Marcin Beściak robi, jest to bardziej trans Parentne i dla niewspółczesnego człowieka. Zauważmy tylko na koniec, że w książce jest o wiele więcej treści, których tutaj nie jesteśmy w stanie oczywiście naszym widzom przekazywać, ze względu na ograniczony czas, ale także na moje ograniczone umiejętności, więc wszystkich zainteresowanych serdecznie odsyłam do samej książki, napisanej przez znakomitego znawcę, świętego Tomasza Ojca Edwarda Hugona. Więc to, co, o czym tutaj mówimy, to potraktujmy po prostu jako zachętę do zagłębienia się w to, o czym mówi obszerniej i bardziej kompetentnie Ojciec Hugon. Skromność jest bardzo wartościową rzeczą. Warto zatem i słuchać, i czytać, i poznawać Filozofię Świętego Tomasza. Ja zapraszam już na kolejne programy o kolejnych tezach, już nieontologicznych, ale tych prawdach katolickich, które z nich wynikają. Bardzo dziękuję za rozmowę, Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam również do wspierania naszego kanału. Można to robić tak, jak jest rozpisane pod tym nagraniem. Przygotowujemy serial Władcy Świata o. I innych, możnych tego rodzaju, którzy chcą przebudowywać naszą cywilizację. Wszystkie informacje pod tym nagraniem. Kłaniam się z Panem Bogiem.